Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę 3 przepisy na przyrządzenie najlepszych, bardzo smacznych, faszerowanych jajek. Są proste i szybkie w wykonaniu, a spośród 3 pysznych farszy z szynką, sardynkami i pieczarkami na pewno wybierzesz ten, który będzie Ci smakował. Zapewniam, że jajka z każdym z tych farszy smakują rewelacyjnie, a podane na wielkanocny stół wzbudzą zachwyt domowników i znikną błyskawicznie. Drodzy widzowie, proszę Was o wsparcie w formie dawania łapek i pisania komentarzy pod moimi filmami. Składniki. Zaczynam od ugotowania jajek na twardo. Wkładam jaja do garnka, wlewam zimną wodę, wsypuję 2 łyżeczki soli. Dzięki niej skorupki podczas gotowania nie popękają. Od chwili zagotowania wody gotuję jajka 9-10 minut. Dłuższe gotowanie spowoduje, że żółtka będą miały nieładną zielonkawą obwódkę. Po 10 minutach zdejmuję garnek z palnika, przepłukuję 2-3 razy pod zimną, bieżącą wodą i wsypuję kostki lodu, aby jajka szybciej schłodzić. Dzięki kostkom lodu skorupki będą łatwo schodziły, a białka będą w całości gładkie i bez uszkodzeń. Teraz jaja przecinam wzdłuż na pół. Ostrze noża zanurzam w gorącej wodzie, dzięki temu żółtko nie będzie się brzydko rozmazywać. Popatrz, jak z jednego jajka robię ozdobę na wielkanocny stół. Zrób i ty. Na pewno spodoba się dzieciom lub wnukom. Jaja faszerowane szynką. Kroję plastry szynki w małą kostkę. Siekam drobno szczypiorek. Ser żółty starłam na grubych oczkach tarki. Teraz z połówek jaj wyjmuję żółtka. Trzeba to robić ostrożnie, aby nie rozerwać białka, które za chwilę będę wypełniała farszem. Z 6 połówek jaj wyjmuję żółtka, 5 trafia do miski, a 1 odkładam. Bardziej smakuje mi farsz, który zawiera mniej żółtek. Widelcem rozgniatam żółtka, dodaję szynkę, dodaję 3 łyżeczki startego sera, posiekany szczypiorek. Doprawiam do smaku solą i pieprzem i na koniec dodaję 3 łyżeczki majonezu i mieszam. Po wymieszaniu nakładam farsz do wgłębień po żółtkach, połówkach białek. Jajka faszerowane szynką gotowe. Jaja faszerowane sardynkami. Tak jak poprzednio przygotowuję żółtka. Przekładam do miski 4/5 sardynek z puszki i mieszam je, rozdrabniając widelcem z żółtkami. Dodaję 1,5 łyżeczki startego żółtego sera. Dodaję 0,5 łyżeczki musztardy delikatesowej. 1 łyżeczkę ketchupu. 0,5 łyżeczki soku z cytryny. Nieco soli i pieprzu. I na koniec 2 łyżeczki majonezu i mieszam.
Gotowym farszem nadziewam białka. Jaja faszerowane pieczarkami. Kroję w małą kostkę umyte pieczarki. Siekam drobną natkę pietruszki. Rozgrzewam na patelni olej z masłem i wrzucam pieczarki. Podsmażam je kilka minut, mieszając, aby się nie przypaliły. Do miski przekładam 5 żółtek, rozgniatam je widelcem na gładką masę. Dodaję ostudzone pieczarki i posiekaną natkę. Dodaję 2,5 łyżeczki majonezu. Doprawiam solą, pieprzem i mieszam. Gotowym farszem pieczarkowym nadziewam białka. Możesz zrobić po 3 jaja nadziewane tymi 3 farszami. Możesz wybrać też farsz, który najbardziej Tobie odpowiada. Co nie zrobisz, będzie smaczne i będzie pięknie wyglądało na stole. Życzę wszystkim swoim widzom spokojnych i rodzinnych świąt wielkanocnych. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.